Liderzy, samcy alfa, którzy przewodzą swoim drużynom, żeby wygrywać mistrzostwo. To są nasi ulubieni gracze, ci, którzy tworzą historię i lśnią najbardziej, gdy światła nakierowane na nich są najjaśniejsze. Ale nie każdy wielki talent potrafi być Batmanem. Niektórym przeznaczony jest być Robinem, ale jak drzemią w tobie niekończące się pokłady talentu, to nie chcesz być tym drugim. Chcesz przewodzić i to jest rzecz, która może cię zgubić. Tracy McGrady, gość ze stylem. Ktoś, kto sprawiał, że dzieciaki chciały grać, ubierać się i wyglądać jak on. Gość, którego kariera to jedno wielkie co by było gdyby. Tracy Lamar McGrady Jr. urodził się 24 maja 1979 roku w Bartow na Florydzie. Absencja ojca w jego życiu sprawiła, że wychowywał się głównie z jego matką oraz babcią, ale mimo wszystko miał dosyć normalne życie w porównaniu do innych gwiazd. Pierwszym sportem, jaki uprawiał, był baseball, ale po urośnięciu parę stóp więcej niż rówieśnicy i po obejrzeniu, jak gra Penny Hardaway w Orlando Magic, które również jest w stanie Floryda, przeniósł się na grę większą, pomarańczową piłką. Talent McGrady'ego był widoczny gołym okiem, gdy jako junior w liceum zdobywał 23 punkty, 12 zbiórek, 4 asysty i monstrualne 5 bloków na grę. Był jednak zwykłym nastolatkiem z wielkim talentem i jeszcze większym ego. Uciekał z lekcji, słabo się uczył i często kłócił się z trenerem, co finalnie zaowocowało wyrzuceniem go z drużyny. Jednakże na szczęście jeden z trenerów AAU, który również znał się z Tracy'em, zajmował się też wynajdowaniem młodych talentów dla prestiżowego obozu Adidasa ABCD. No i dał mu szansę tam zagrać. Nikt jednak nie kojarzył tego dzieciaka i ze 175 graczy zaproszonych był ostatni, 175 w rankingu. Za to pierwszy w rankingu był późniejszy dwukrotny mistrz NBA Lamar Odom. T-Mac zażądał krycia Lamara, żeby pokazać swoją dominację nad rzekomo najlepszym graczem na kampie. Skutek? Totalna dominacja nad Lamarem, którą podsumował potężnym tomahawkiem w jednej z gier. Po tym pokazie dostał możliwość zagrania w Mount Zion Christian Academy, gdzie poprowadził nową drużynę do finału stanu. Jego skład był drugi w rankingu kraju, a jemu przypadł tytuł McDonald's All-American, Mr. Basketball USA i High School Basketball Player of the Year nadany przez USA Today. W tym czasie obok, również w Karolinie Północnej, w college'u grał jego kuzyn Vince Carter. Obaj panowie widzieli się i trenowali w jednej sali, nie wiedząc o swoim pokrewieństwie. I knew Vince because I played on the junior team Florida team and he played on a senior team Florida, so I used to play before him. I'll go over there to UNC. He let me use his locker and I think this was like a Thursday. Friday I told him I won't be here. I'm going back home to attend a family reunion. He's like, cool, I'll see you when you get back. I get to my family reunion, sitting down talking shit. My grandmother tells me, she introduced me to a cousin. I was like, okay, cool. She was like, hey, my grandson plays college basketball. I was like, yeah, who does he play for? And she was like, he plays for UNC. I was like, North Tar Heels? And she was like, yeah. I was like, who is he? She was like, Vince. She called him Vincent. She was like, Vincent. I was like, Vince Carter? She was like, yeah. I say, please call him right now. He's going to freak out. I say, I was just with him the other day. So she calls him and, you know, I get on the phone, I'm excited. What up, cuz? Like, who the hell is this? It's Mac, man. Mac? What is T-Mac? He was like, what you doing on my grandma's phone? I say, bro, you ain't gonna believe this. I say, she's at the family reunion. We're family, bro. That's incredible. Holy shit. That's how we found out. That is wild. Po tym dostał zaproszenie do college'u w Kentucky, gdzie był zdecydowany pójść. Dlaczego więc nie poszedł? Gdyby to zrobił, ominąłby ogromny, 6-letni kontrakt z Adidasem na $12 milionów, którego nie mógłby podpisać grając w college'u. Więc Tracy uznał, że pójdzie wydeptaną już ścieżką przez Kevina Garnetta i Kobe'ego Bryanta i jak oni, zgłosi się do draftu NBA prosto po ukończeniu liceum. With the ninth pick in the 1997 NBA draft, the Toronto Raptors select Tracy McGrady from Mount Zion Christian Academy. W drafcie z 97 roku, w którym zostali wybrani tacy gracze jak Tim Duncan czy Chauncey Billups, Tracy został wybrany z 9 pickiem przez Toronto Raptors. I to był duży problem dla 18-latka. Przeniósł się 1300 mil ze słonecznej Florydy do zimnej Kanady, gdzie nie znał nikogo, a jego sezon jako świeżak opisał jako piekło. To był dla mnie wielki szok, to było strasznie przygnębiające, a ja byłem samotny. Po treningu przychodziłem do domu i szedłem prosto do łóżka. Musiałem spać jakoś z 20 godzin dziennie. Był to
totalnym odludkiem w drugiej najgorszej drużynie w lidze. I mimo że drużyna była słaba, był starterem tylko w 17 grach, miał 18 minut na mecz i zdobywał w tym czasie 7 punktów. Nowy sezon był jednak światełkiem w tunelu dla Toronto. Nowa hala, nowy trener i nowa gwiazda zespołu, która miała odmienić jego oblicze. Vince Carter. Toronto wzięli Vince'a z 5 wyborem, ten wygrał Rookie of the Year, a Tracy w końcu miał z kim spędzać czas. Kuzyni byli jak papuszki nierozłączki, siedząc ze sobą 24 godziny na dobę. W drugim roku ich wspólnej gry, w sezonie 1999-2000, gra obu panów poszybowała w górę. Vince zdobywał 26 punktów na mecz i dostał się do pierwszej piątki All-Star. T-Mac za to w końcu dostawał więcej czasu na boisku, a wraz z tym zdobywał 15 punktów, 6 zbiórek i 3 asysty na grę. A co najważniejsze, blokował 1,9 rzutu na mecz. Był to 10 najlepszy wynik w lidze i najlepszy dla kogoś, kto nie był centrem. Gra obu panów była bardzo podobna do siebie. Obaj wykonywali niesamowite wsady, a jeżeli nie mogli, to rzucali gdy trzeba. Nie dość, że lubili się poza parkietem, to biegając po nim świetnie dogadywali się, tworząc potężne, młode dynamic duo, które mogło zawładnąć całą ligą. Brakowało im jeszcze trochę, żeby dojść do playoffów, ale w tym roku zrobili show. All right, here is Vince Carter with his first stop. Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. All right, here's McGrady for Vince Carter. Does not have to do anything extraordinary, but he does. So he's stitched up in the left hand doing all this. Oh! All right, McGrady with all right, Vince Carter with his first on the final round. Ladies, I know he's gonna win, right? So I didn't want to get in the dunk contest. Right. Listen, okay, fine, go ahead. We all know. I've been seeing this the right. whole year, and we're sitting in his condo. We go back and forth. And he was like, come on, man, you know, get in. Right. I'm like, for what? Why am I getting in? I'm not gonna come in first. What am I getting in for? He's like, come on, T-Mac, man, come on. Get in. It'd be good for us. I'm like, man, I don't want to get in. We kept going back and forth for weeks on this. And this finally, I just said, the hell with it. I'll settle this time for second or third or whatever place. I was like, you're not going to go. If you don't get first, you get second. Widzę nas jako następnego Jordana i Pippena. Tracy widział w Vince'ie tego Batmana i sam wiedział, że najbardziej mu pasuje rola Robina. Jednak to były tylko ciepłe słowa. Obie gwiazdy miały potężne ego i mimo, że Tracy mówił, że jest w stanie być tą drugą opcją, to w głębi duszy chciał być Jordanem. Więc porzucił perspektywiczny zespół i wrócił na Florydę, podpisując 6-letni kontrakt na $67 milionów z Orlando Magic. Decyzja, której żałuje do dziś. Gdyby został w Raptors, patrząc na to, jak drużyna sobie radziła, pewnie dostałby się parokrotnie do finałów. No i mimo, że wiedział o tym, jak może mu pójść w Raptors, to przechodził do drużyny z podobnym, jak nie lepszym potencjałem. W tym samym czasie do Orlando przeszedł również Grant Hill, parokrotny All-Star i gwiazda ligi. Hill, żeby być produktywny, nie musiał mieć tak długo piłki w rękach, jak inne gwiazdy i bardzo dobrze dzielił się piłką z innymi, dzięki czemu Tracy miał perspektywę, że będzie miał tyle czasu, ile sobie wymarzy z piłką w ręce. No i przejdzie z roli Robina do Batmana. Dodatkowo cały czas słychać było doniesienia o możliwym przejściu Tima Duncana do drużyny. Z Timem na pokładzie Orlando automatycznie stałoby się jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa. Duncan finalnie zrezygnował z tego pomysłu, ale duet dwóch gwiazd dalej mógł naprawdę zamieszać w lidze. Głównym powodem, dlaczego się przeniosłem do Orlando, był Grant Hill. Nie Floryda, nie pieniądze, tylko Hill. Grady was one of the first ones that in my era of watching the game that I felt went and bet on himself and went to Orlando and just became everyone's favorite player. Yeah. Immediately. When he walked, you was like, ooh, he look cool. You know what I mean? Like, he had the leg sleeve on. I was like, ooh, I want to do that. You know what I mean? And so, like, you know, a lot of people don't, like, T-Mac was, like we said, when it comes to, like, style, how he dressed when he played the game, like, we all wanted to, we wanted that swag. You know, that's why we all put on that leg sleeve. And so,
Niestety, kontuzja kostki Granta Hilla, z którą się dotychczas zmagał, pogorszyła się i w następne 4 lata zagrał tylko 47 gier. A Tracy został sam, żeby poprowadzić młodą drużynę. I stanął na wysokości zadania, zdobywając 27 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty na grę. Został All-Starem, dostał się do drugiej piątki All-NBA oraz dostał nagrodę MIP. Mimo to Magic było niesamowicie młodą, niedoświadczoną drużyną i odpadli w pierwszej rundzie playoff. Drugi sezon i ta sama historia. McGrady był All-Starem i tym razem umieszczono go w pierwszej piątce All-NBA, ale znowu porażka w pierwszej rundzie. Potem w sezonie 2002-2003 widzieliśmy najlepszy sezon w jego karierze. Zaliczył statystyki na poziomie 32 punktów, 6,5 zbiórek i 5,5 asyst na grę. Najlepszy sezon w historii NBA, jeśli chodzi o statystykę OBPM, do czasu aż nie pobił go Stephen Curry wiele lat później. Sezon, za który oczywiście dostał swoją pierwszą nagrodę NBA Scoring Champion. Po prostu wybierz i weź swoją truciznę. Nie mam żadnego jednego wybranego ruchu nie do zatrzymania. Wszystko robię świetnie. Przeciwnik może sobie wybrać, w jaki sposób mam zdobyć punkty. Przyszłoroczni mistrzowie Detroit Pistons byli ciężkim przeciwnikiem, ale po 4 grach Magic prowadziło 3-1. To świetne uczucie dostać się do drugiej rundy playoffów. Młoda, arogancka gwiazda przedwcześnie zaczęła świętować i potem musiała się udławić swoimi słowami. Pistons raczej słyszeli, co powiedział Tracy i nie byli z tego zbyt zadowoleni. Najpierw w piątej grze sponiewierali Magic różnicą 30 punktów i potem wygrali kolejne 2 gry, zmazując uśmiech z twarzy gwiazdy Orlando. Wszyscy ciągle chcieli, na czele z McGrady'm, żeby Orlando podpisało kogoś, kto mógłby wesprzeć ich najlepszego gracza od czasów Shaquille'a O'Neala, ale klub miał związane ręce. Kontrakty Granta Hilla i Tracy'ego były na tyle duże, że zabierały połowę budżetu drużyny, a trzeba było płacić jeszcze innych zawodników. I to, plus to, że Hill nawet nie mógł grać, więc nie było mowy o żadnym transferze, sprawiło, że Magic naprawdę miało małe pole do działania. Sezon później Tracy dalej dominował, został kolejny raz królem strzelców i zdobył w jednym meczu 62 punkty, najwięcej w swojej karierze. Orlando było w rozsypce, kończąc sezon na samym końcu tabeli. Mając już tego dość, McGrady zażądał transferu i powędrował do Houston, tym samym tworząc swoje drugie wielkie co by było gdyby. W roku odejścia Timaka Orlando wydraftowali swoją przyszłą gwiazdę, Dwighta Howarda, późniejszego najlepszego obrońcę ligi 3 lata z rzędu, który samodzielnie poprowadził Orlando do finałów NBA w 2009 roku. Tak jak wcześniej Tracy opuścił Vince'a, chwilę przed tym jak Raptors mieli swój pik i w drugiej rundzie w 7-meczowej serii przegrali z 76ers Allena Iversona w jego najlepszym posezonowym biegu po mistrzostwo, którym został zatrzymany dopiero przez Kobe'ego i Shaka w finałach. Co oznaczało, że ten pojedynek równie dobrze mogli stoczyć Tracy z Vince'em. Tak teraz historia się powtórzyła i gwiazda odchodziła z drużyny idealnie przed jej najlepszymi latami, które nadchodziły wielkimi krokami. Nie odchodził jednak do złej drużyny. Houston było złożone z weteranów, a ich największą gwiazdą był Yao Ming. Ale co najważniejsze, w tym sezonie stało się to. Anybody, they have no timeouts remaining. Finally gets it in to McGrady. McGrady over Bowen for three. Yes! Trying to make things difficult for Brent Barry. Gets it in. Kevin Brown lost it. Here comes McGrady. No timeouts remaining. McGrady for the win. Yes! 1.7 to go. Tracy McGrady with an incredible performance down the street. 13 punktów, 33 sekundy przeciwko elitarnej obronie San Antonio Spurs. Jest naprawdę mała szansa, że ktokolwiek, kiedykolwiek pobije ten rekord, który jest największym highlightem w karierze koszykarza. You know what I tell my neighbor after that night when I drove home? Because he turned off the TV minutes before the game over. I tell him that, I and T-Mac and I scored 15 points in the last minutes to turn the game around. W pierwszej rundzie playoff zmierzyli się z Dallas, drugą drużyną z Teksasu. Seria przeciągnęła się do 7 gier, gdzie doszło do jednego z największych blowoutów w historii NBA, a Houston przegrało różnicą 40 punktów. McGrady i Ming zdobyli 60 z 72 punktów drużyny, a Tracy został zatrzymany w pierwszej rundzie po raz kolejny. But he was taller. You would have liked that too. When I talk to kids about that, that's what I tell them. They ask about the hardest player I ever had to defend. I said, it's a pretty easy one. It was Tracy.
W tej serii jednak wykonał jeden z najbardziej ikonicznych wsadów, robiąc poster dunka nad 230-centymetrowym Seanem Bradleyem. W drugim sezonie zaczął mieć problemy z plecami, przez co zagrał tylko 47 z 82 gier. Było tak źle, że podczas jednego z meczów musiano go wywieźć z boiska. Rockets nie dostali się do playoffów przez kontuzję obu gwiazd klubu, a McGrady już nigdy nie był tym samym graczem. Dalej był niesamowity oczywiście, ale nie był już to szybujący w powietrzu atletyczny fenomen. Na przełomie 2006 i 2007 roku Houston skończyło na 5. miejscu. If we don't get out of first round this year, it's on me. Po takich słowach presja stała się jeszcze większa, a gwiazda wiedziała, że musi przejść w końcu przez pierwszą rundę, bo inaczej nigdy nie uciszyłby jego krytyków. Ale jednak mimo, że Tracy dalej zdobywał te 24 punkty na grę, zaczynało być jasne, że jest to bardziej drużyna Yao Minga, co utrudniało sprawę z uciszaniem tych, którzy powątpiewali w niego. Spotkali się w playoffach z Utah Jazz, seria znowu przeciągnięta aż do Game 7 i znowu porażka. I said, you know, this team is gonna go as far as I take them. I try, man. I try. Kolejny sezon i identyczna sytuacja. Piąte miejsce na zachodzie i przegrana w pierwszej rundzie przeciwko Utah. Tracy robił wszystko, żeby wygrać. Zdobył 40 punktów i 10 zbiórek w decydującej 6. grze. Ale nie mógł wygrać sam bez Yao Minga, który w tym czasie miał kontuzję. No i sam również miał urazy obu barków i kolan. Ból był tak nie do zniesienia, że musiał brać środki przeciwbólowe przed każdym meczem. W jeszcze następnym sezonie Yao powrócił i grał najlepszy sezon w życiu. Ale tym razem to Tracy miał problemy i przesiedział prawie cały rok przez kontuzję barku oraz kolana, a później ponownej kontuzji kolana, które nie wyzdrowiało do końca. I o ironio, kiedy Tracy oglądał mecze Houston nie w stroju do gry, a w swoich ciuchach, drużyna przeszła do drugiej rundy playoff, a w niej popchnęli drużynę mistrzowską Lakers aż do Game 7 i przegrali dopiero kiedy Yao Ming dostał kolejnej kontuzji. I tak oto skończyła się pewna era w Houston, w której Yao podczas wspólnej gry opuścił 146 meczy, a Tracy 160. Zwykle gracze osiągają swój prime w okolicach 28 roku życia. U Tracy'ego za to wszystko zaczęło iść w gorszą stronę po tym czasie. Jego własne ciało zaczęło go zawodzić i nie nadążało już za tempem NBA. A on już nie potrafił robić tego samego co wcześniej. Stało się z nim to samo co z najmłodszym MVP Derrickiem Rose'em w podobnym czasie. Obaj byli dynamicznymi, atletycznymi freakami, którzy pędzili pod kosz jak nosorożec, ale również spadali jak takowe. Przez te twarde upadki ich ciała zwyczajnie się poddawały. To dlatego właśnie ucząc się jak wsadzać piłkę do kosza implementuje się specjalnie również trening lądowania. Wszystko po to, żeby twoje ciało potrafiło znieść takie przeciążenie. Gdy spojrzymy na LeBrona Jamesa, zobaczymy tak samo atletyczne wyskoki przez wiele lat. Ale gdy upada, robi to z gracją, jak baletnica. To jeden z powodów, dlaczego ma tak długą, owocną karierę, w której omija kontuzję szerokim łukiem. Na początku 2009 roku Rockets zdecydowało się na posłanie Tracy'ego do New York Knicks, gdzie zagrał 24 gry i zdobywał średnio 9 punktów na grę. Potem przeszedł do Detroit, gdzie ta liczba zmalała do 8 punktów, a jeszcze później do Atlanty, gdzie zdobywał już tylko 5. W 2013 poszedł grać w Chinach. Częsty przystanek dla graczy, którzy już nie dają sobie rady w NBA. Gdy wszyscy myśleli, że jego dni są już policzone, dostał telefon od San Antonio Spurs, które zaproponowało mu możliwość zagrania z nimi w playoffach. Nie zdobył żadnych punktów, dostając tylko parę minut na grę, ale o ironio był najbliżej zdobycia mistrzostwa w swoim życiu. Ale trójka Raya Allena przekreśliła szansę San Antonio na tytuł. Po tym McGrady odwiesił buty na kołek w wieku zaledwie 34 lat. Potem próbował powrócić jako gracz baseballu w Atlantic League of Professional Baseball, gdy jednak doświadczył swojego pierwszego strikeoutu, ogłosił swoją baseballową emeryturę. Była to bardzo krótka przygoda. T-Mac podczas swojego prime'u był zawodnikiem kompletnym, bez słabości. Wszyscy chcieli mieć tak płynne ruchy jak on, dzięki którym wyglądał na wolniejszego niż był w rzeczywistości. W czasie gry w Orlando był bez wątpienia najlepszym atakującym w lidze. I w swoim najlepszym sezonie możliwe, że to właśnie on powinien dostać nagrodę MVP. Tracy McGrady był ulubionym graczem waszego ulubionego gracza, zanim to było modne, ale kontuzje, niska doza szczęścia, chęć bycia gwiazdą i wiele pytań co by było gdyby przekreśliły jego szanse na dalsze sukcesy. Jego historia przypomina mi też innego gracza, który również toczył zacięte walki z Kobe Bryantem w jego drugim podejściu po mistrzostwa. Carmelo. Jeśli chciałbyś obejrzeć jego historię, kliknij tutaj. A wy co myślicie o Tracy? Jak inaczej mogła potoczyć jego kariera oraz czy znaliście go przed obejrzeniem tego filmu? Dajcie znać w komentarzach.